W Polsce inwestuje coraz więcej firm zagranicznych, w tym amerykańskich. O atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów Damian Stanisławski i jego gość. W ostatnich trudnych dla światowych rynków latach Polska zyskuje inwestorów zagranicznych. To młody kapitał ludzki, ale także wykształcenie oraz bardzo duże zasoby, jeśli chodzi o magazyny, ale także o infrastrukturę przyciągają tutaj inwestorów do naszego kraju. A ze mną ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński. Hello. Hi Damian, how are you? Thank you for having me. Thanks. Why in your opinion Poland is the in attractive? Dlaczego uważa pan, że Polska jest atrakcyjnym krajem dla inwestorów? Most important reason why Poland is attractive to American investors and investors from around the world. Polska jest atrakcyjna dla amerykańskich inwestorów, a także inwestorów z całego świata. To kwestia jej najważniejszego zasobu naturalnego. Stanowią go ludzie. Polacy są innowacyjni i posiadają zdolności techniczne. To także lojalność. Są lojalni wobec firm, dla których pracują. Dostrzega to firma Coca-Cola, a także tysiące innych amerykańskich firm. Jestem dumny z tej inwestycji, ponieważ symbolizuje ona najważniejszy element relacji polsko-amerykańskich. To zaufanie. Zaufanie, że będziemy współpracować przez kolejne 100 lat, tak samo blisko, jak współpracujemy dzisiaj. Obecność amerykańskich firm oznacza miejsca pracy, a także możliwości rozwoju dla Polski i wpływy z podatków. Oznacza to oczywiście miejsca pracy dla Polaków, ale również zdecydowanie więcej. To transfer technologii krytycznej i procedur postępowania. Coca-Cola prowadzi także szkolenie zarządzania oraz szkolenie wykonawcze. Także nie mówimy tu o szeregowych stanowiskach. Chodzi także o rozwój zawodowy Polaków. To jest piękno tego, co robią amerykańskie firmy w Polsce. That's the beauty of what American companies are doing in Poland, and it's really something. To także mój cel jako ambasadora w Polsce. Chcemy, by Polska była wolna i dostatnia i by się rozwijała. We also want Poland to be prosperous, and we want Poland to thrive. Cieszymy się, że amerykańskie firmy chcą robić tu interesy. To niesamowite zaufanie. Amerykańskie firmy mogą robić interesy na całym świecie. Robią je właśnie w Polsce i to właśnie dzięki Polakom. To najcenniejsze zasoby tego kraju. Niektóre kraje mają ropę, niektóre kraje mają ogromną populację, a Polska ma wspaniałych, innowacyjnych i uzdolnionych ludzi, którzy właśnie się rozwijają i osiągają swój potencjał. Jestem dumny z Polaków. So proud of the people of Poland. Thanks so much. Thank you, Damian. Moim i Państwa gościem był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński. A warto dodać, że Stany Zjednoczone inwestują na polskim rynku naprawdę ogromne pieniądze.